Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony witam wszystkich. Gorąco zachęcam do zadawania pytań. Jeśli pojawiłyby się jakieś wątpliwości oraz chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, o czym będę mówił. A będę mówił o niezwykle interesującym temacie. Ja rok temu miałem przyjemność prowadzić ten webinar i teraz, kiedy przygotowywałem się do tego, widzę, jak ten temat zrównoważonego rozwoju w przeciągu tak naprawdę, ile to minęło, 10 miesięcy, stał się niezwykle żywy, dużo ważniejszy, mimo że wtedy był równie bardzo ważny, zarówno dla nas, czyli mieszkańców Polski, jak i tak naprawdę dla całego świata. Zmagamy się nawet nie trochę, ale tak pełną parą ze zmianą klimatu. Widzimy z jednej strony, co się dzieje w Australii i te okropne pożary, które odbijają się na całych ekosystemach, szczególnie biorąc pod uwagę tą niezwykłą florę i faunę tego kontynentu, ale mamy też ogromne problemy społeczne i gospodarcze w związku tak naprawdę z tym, jak nasza planeta jest urządzona. No i właśnie dzisiaj o tym będę mówił. Ja zawodowo pracuję w ING Banku Śląskim, gdzie zajmuję się powiedzmy, bankowością detaliczną, innowacjami, a z drugiej strony jestem doktorantem w Katedrze Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. No i tak naprawdę może zaczniemy. Tutaj będę kontrolował czat. Więc jeśli jakby pojawiło się jakieś pytania, jakiekolwiek, jakbyście chcieli, żebym coś doprecyzował, to piszcie śmiało. Ja prowadząc zajęcia, czy to na uniwersytecie, czy gdziekolwiek indziej, jestem bardzo otwarty na wszelkie pytania. Jeśli czegoś się będę wiedział, to chętnie wyjaśnię wam to mailowo czy telefonicznie już po webinarze. Wiem też, że takim waszym zadaniem w tym projekcie CEO jest stworzenie własnej firmy. No a tak naprawdę biznes, jeśli chce osiągnąć sukces w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczo-środowiskowej, o których będę mówił, no to musi zwracać uwagę na ten zrównoważony rozwój. No właśnie. I o czym dzisiaj będzie mowa? Najpierw powiem, czym jest zrównoważony rozwój i czemu jest taki ważny. Powiem też trochę o różnicach między wzrostem a rozwojem gospodarczym, bo wiele osób używa tych pojęć zamiennie, nie rozumiejąc, czym tak naprawdę jest wzrost i czym tak naprawdę jest rozwój i czemu rozwój jest w obecnej chwili dużo bardziej ważniejszy niż sam wzrost gospodarczy. Chciałbym też odpowiedzieć razem z wami na pytanie, dlaczego niektóre kraje są biedniejsze od innych. No a bieda wiąże się z nierównościami i jakością życia, więc czym tak naprawdę jest ta jakość życia i nierówności na świecie? Później chciałbym przejść do środowiska. Jakie są najważniejsze współczesne problemy i wyzwania środowiskowe? Czym jest ta zmiana klimatu? Jakie są jej skutki? Ja chciałbym też podkreślić, że nie jestem biologiem, nie jestem fizykiem, ale będę się starał jak najprościej wytłumaczyć wam, na czym ona polega. No i później przejdziemy do tego, czym są te ONZ-owskie cele zrównoważonego rozwoju. No i gdyby te cele udało się spełnić, gdybyśmy zaczęli przeciwdziałać zmianom klimatu, jakie są możliwości tej nowej zielonej gospodarki. No i później, tak naprawdę, na zakończenie chciałem powiedzieć, jak szkoły i firmy mogą włączyć się w pracę nad zrównoważonym rozwojem, nad tym, żeby nasze środowisko było bardziej zielone. No i tak. Czym jest tak naprawdę zrównoważony rozwój? Zrównoważony rozwój to jest taka teoria, która zakłada integrowanie, współdziałanie, wzajemne działań na różnych poziomach. Mówimy tutaj o poziomie społecznym,
politycznym, gospodarczym. Ale pamiętając o wszystkich konsekwencjach, o wszystkich pozytywach i negatywach dla zachowania przyrody, dla zachowania tej równowagi przyrodniczej, o której teraz zaczyna się mówić, szczególnie w kontekście następnych pokoleń, następnych dekad. Więc tak. Jak tutaj widzicie na tym schemacie, tak naprawdę można wykreślić takie cztery okręgi. Jednym jest ekologia, klimat, przyroda, środowisko, jak zwał, tak zwał. Drugim jest społeczeństwo, a trzecim jest gospodarka. Przez lata te okręgi były umiejscowione tak naprawdę osobno. Mówiło się o dużo wzroście gospodarczym, o wzroście produkcji, o tym, że firmy czy kraje mogą produkować więcej i więcej, przez co wzrastało PKB, ale mało mówiło się o tym, jakie są skutki dla społeczeństwa. Z drugiej strony mówiło się o tym, żeby społeczeństwo się bogaciło, żeby zwracać uwagę na to, żeby obywatele mieli jak najwięcej, powiedzmy, środków we własnej kieszeni, ale kompletnie nie brano pod uwagę kwestii środowiskowych, jakie mogą być negatywne skutki dla przyrody. Więc zrównoważony rozwój stara się połączyć te trzy okręgi, czyli społeczeństwo, gospodarkę i ekologię. Czyli na przykład, jeśli powiemy o ekologii, społeczeństwie, mówimy tutaj o jakości życia i bezpieczeństwie takim ekologicznym. Jeśli mówimy o ekologii i gospodarce, tutaj mówimy o efektywnym wykorzystaniu zasobów, które są takim kluczowym elementem, jeśli chodzi o klimat, ale jeśli chodzi o rozwój też naszej gospodarki, o czym będę dalej mówił. A jeśli mówimy tutaj o społeczeństwie i gospodarce, no to na przykład mówimy tutaj o niwelowaniu nierówności dochodowych, o których powiem na następnych slajdach. No właśnie, czym jest ten wspomniany przeze mnie wzrost gospodarczy, a czym jest rozwój gospodarczy? No i tak, wzrost gospodarczy to jest pojęcie bardzo mało szerokie. To jest zmiana po prostu rzeczywistej produkcji kraju w określonym czasie. To jest bardzo wąski koncept, mierzy się go za pomocą PKB. Na pewno słyszeliście, jeśli nie w szkole, to w różnego rodzaju mediach, jeśli w jakiś sposób jesteście zainteresowani przemianami gospodarczymi, czyli PKB to tyle, ile udało się wytworzyć naszej gospodarce. No ale teraz weźmy sytuację taką, że. No i tak, i mówimy o tym wzroście gospodarczym, czyli na przykład 5% wzrost gospodarczy rok do roku mówi o tym, że na przykład polskiej gospodarce udało się wytworzyć więcej produkcji w tym roku więcej niż w roku poprzednim. Więc mówimy tylko tutaj o tych zmianach takich ilościowych. Ale jeśli mówimy na przykład o jakieś, przypuśćmy, w danym roku jesteśmy świadkami jakiejś katastrofy naturalnej, na przykład tsunami, to wiemy, że w kolejnym roku, mimo że ta gospodarka została zniszczona, na przykład gospodarka tych miast zlokalizowanych koło morza została zniszczona, no i przez to, że odbudowujemy to miasto, no to tutaj będzie to tworzenie się tego PKB, mimo tego, że tak naprawdę jakość życia mieszkańców spadła. No i odpowiedzią na tą niedoskonałość związaną z tym wzrostem gospodarczym PKB jest właśnie określanie rozwoju gospodarczego. No i rozwój gospodarczy to jest wzrost poziomu produkcji, ale wraz z postępem technologicznym, poprawą standardów życia i tego typu rzeczami, które tak naprawdę nas, jako obywateli, powinny najbardziej interesować. Czyli zwiększenie długości życia, przeżywanie
niemowląt, spadek analfabetyzmu, zmniejszenie się nierówności, więc to jest tak naprawdę pojęcie długotrwałe. No i biorąc pod uwagę tą katastrofę klimatyczną, której niestety jesteśmy świadkami, powinniśmy brać pod uwagę wyłącznie okres długotrwały, to dekady, lata, pokolenie. Czyli przewaga rozwoju gospodarczego nad wzrostem gospodarczym polega na tym, że bierze on ważne dla nas jako mieszkańców, jako obywateli czynniki, czego nie robi wzrost gospodarczy, który tak naprawdę mierzy tylko siłę produkcji gospodarczej, które tak naprawdę w wielu przypadkach, co pokazuje historia gospodarcza, jest tak naprawdę bez sensu. Dobra. No i właśnie, dlaczego zrównoważony rozwój jest taki ważny w dzisiejszych czasach i co pomaga nam zrozumieć? Mówiłem już trochę o tych trzech kołach i chciałbym to teraz rozwinąć. Na przykład, zrównoważony rozwój pomaga nam zrozumieć problemy gospodarcze, ale nie tylko biorąc pod uwagę ten wspomniany wzrost gospodarczy, czyli ten wzrost PKB, ale również problemy rozwoju danej gospodarki. My w Polsce, na przykład, naszym ogromnym problemem gospodarczym jest tak naprawdę pułapka średniego wzrostu, że mówi ona o tym, że nasza gospodarka nie może przejść tak jakby poziom wyżej. Osiągnęła pewien wzrost, mamy rozwijające się firmy, ale cały czas jesteśmy krajem o średnim dochodzie. I teraz należy, to jest tak naprawdę rola rządu i rola różnych instytucji i organizacji publicznych, co powinniśmy zrobić, żeby tą barierę średniego dochodu pokonać. Drugim takim problemem społecznym są nierówności społeczne. Co widać, takim koronnym przykładem ogromnych nierówności społecznych, powiedzmy, biorąc pod uwagę kraje globalnej północy, czyli te kraje bardziej uprzywilejowane, czyli Europa, Kanada, Stany Zjednoczone, no i oczywiście Australia, Nowa Zelandia i Japonia, które może geograficznie do południa nie należą, mówię tutaj o Australii, Nowej Zelandii, no to właśnie Stany Zjednoczone są takim krajem ogromnych nierówności, gdzie kilkadziesiąt osób ma majątek równy 50% reszty społeczeństwa. Czyli widzimy, jak te nierówności są ogromne. No a co tak naprawdę mogą powodować nierówności? Nierówności oprócz tego, że tak naprawdę w naszym po prostu widzimy coraz większe ubóstwo na ulicach, mogą powodować ogromne problemy społeczne, protesty. Tak naprawdę żyjemy. Miesiąc po miesiącu wybuchają nowe protesty społeczne. Rozpoczęły się we Francji, Chile, Haiti, Azja Południowo-Wschodnia, Hongkong, więc tak naprawdę cały kontynent, na każdym kontynencie można wskazać co najmniej jeden kraj, gdzie trwają bardzo silne protesty społeczne, których tak naprawdę pośrednim źródłem są to ogromne nierówności społeczne. No i również ten zrównoważony rozwój pomaga nam zrozumieć te problemy środowiskowe, z którymi się dzisiaj zmagamy, czyli głównie jest to zmiana klimatu, ale biorąc pod uwagę polskie miasta, jest to też na przykład kwestia smogu, jest to kwestia niewydajnego transportu, wykluczenia transportowego, jeśli chodzi o dostęp do dużych miast. Jeśli ktoś mieszka w mojej miejscowości, to na pewno doświadcza tego, że autobusy czy pociągi kursują z bardzo niską częstotliwością. No i właśnie, następną kwestią, którą chciałbym poruszyć, to mamy te nierówności społeczne. No i dlaczego niektóre kraje są bogatsze. Dlaczego niektóre kraje są bogatsze od innych? Często używa się takiego skrótu myślowego, że niektóre kraje są bogatsze od innych, bo decyduje o tym kultura, bo po prostu niektórzy mieszkańcy miast globalnego południa są wprost leniwi.
to te teorie można uznać za wręcz prostackie, które całkowicie zamazują obraz rzeczywistości. Jest wiele przyczyn zacofania krajów globalnego południa względem uprzywilejowanych krajów globalnej północy, do których zresztą Polska się zalicza i na pewno nie jest to lenistwo obywateli. Jeśli mógłbym podać Wam taki przykład, to w okresie między XIX a XX wiekiem powszechne było mówienie o Niemcach, że są narodem niezwykle leniwym. Dzisiaj nigdy byśmy tak nie powiedzieli, więc tak naprawdę te stereotypy są niezwykle krzywdzące. Ale i też daleki od rzeczywistości. Mówi się o Grekach, że są leniwi, wtedy kiedy wybuchł kryzys w 2008 roku, że winą za kryzys obarczało się społeczeństwo greckie, obarczało się leniwość Greków. Jak się okazuje, Grecy pracują dużo więcej niż reszta Europy. Wydaje mi się, że dużo więcej niż Polacy, więc trudno mówić o ich lenistwie. Jeśli chodzi o te przyczyny zacofania, można było ich tutaj wymienić dużo więcej. Jeśli znacie jakieś, to podzielcie się na czacie, jeśli macie ochotę. Ja wypisałem takie 7 przyczyn zacofania, które rzuciły mi się w oczy najbardziej. Pierwszą taką przyczyną zacofania jest pułapka ubóstwa. Pułapka ubóstwa polega na tym, że jeśli dany kraj czy dane gospodarstwo domowe, na przykład nie ma pieniędzy, bo jest ubogie, to nie może sobie pozwolić na edukację swoich obywateli, nie może pozwolić sobie na zwiększenie jakości życia przez infrastrukturę, czy przez to, żeby obywatele byli zdrowsi, więc tak naprawdę obywatele tego kraju, czy nawet my sami, bo to też można przełożyć na pojedynczych obywateli, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być bardziej produktywni, bo nie mają takich możliwości. My w naszym kraju mamy coraz większe możliwości, no i nie ukrywając, w porównaniu do osób, które mieszkają na przykład w Indiach, czy w Indonezji, czy w biedniejszych krajach Ameryki Środkowej, mamy dużo większe możliwości, które daje nam kraj. Możemy iść na studia, a jeśli nie pójdziemy na studia, mamy możliwość założenia własnej firmy, mamy możliwość pracowania w firmach, które zapewniają nam na przykład systematyczne pensje, likwidujemy korupcję w naszym kraju, więc po prostu tą pułapkę ubóstwa najlepiej trzeba by było przebić jakimiś środkami z zewnątrz, no i po prostu bardzo trudno sobie z tym poradzić, jeśli kraj, czy jeśli dany region nie ma żadnego wsparcia tutaj z zewnątrz. Drugą taką przyczyną zacofania jest wdrażanie błędnych polityk gospodarczych. Na studiach, czy może już teraz, możecie sobie pogooglować o rewolucji w komunistycznych Chinach, wtedy kiedy oni wdrażali różnego rodzaju błędne polityki gospodarcze. Takim koronnym przykładem jest ten wielki skok naprzód Mao Tse-tunga. Proszę sobie wyobrazić, że oni, czyli kraj, który był na niskim poziomie rozwoju zaraz po tej rewolucji komunistycznej w latach 50., chciał dogonić Wielką Brytanię, która była tak naprawdę wtedy już może nie imperium kolonialnym, ale tak naprawdę obok Stanów Zjednoczonych najsilniejszym krajem pod względem gospodarczym i politycznym świata, i Mao Tse-tung i te komunistyczne Chiny chciały dogonić Wielką Brytanię w wytwarzaniu stali. No i wpadli na taki pomysł, żeby tą stal tworzyć w takich przydomowych kotłach, wytapiać tą stal w przydomowych kotłach, ale tak naprawdę nie mieli dostępu do surowca, a przytapiali
różnego rodzaju przedmioty pierwszej potrzeby, na przykład motyki czy sprzęt służący rolnikom do pracy. No i skończyło się to na tym, że ta stal, którą produkowali, była bardzo słabej jakości, a z drugiej strony rolnicy, którzy zapewniali tak naprawdę rozwój tego kraju przez dostarczanie pożywienia do miast, nie byli w stanie pracować, co spowodowało wielką klęskę głodu w kolejnych latach. Kolejnym takim problemem i przyczyną zacofania są problemy fiskalne państwa. Fiskalność, czyli w dużym uproszczeniu podatki, zła polityka podatkowa może również wpłynąć na to zacofanie. Takim koronnym przykładem z ostatnich dni nawet, czy miesięcy, było to, że Polska planowała opodatkować wielkie koncerny technologiczne. Mówiło się tutaj o Google'u. Tak, tutaj zaraz rozwinę, co tutaj Państwo napisali. Jeszcze wrócę do tych problemów fiskalnych państwa, czyli w Polsce mówiło się o tym, żeby opodatkować Google'a, Amazona, Facebooka i te wszystkie korporacje technologiczne. W ostateczności rząd się na to nie zgodził. Tutaj były jakieś wpływy polityczne polityków Stanów Zjednoczonych, ale na przykład Francji się to udało. Mam nadzieję, że w kolejnych latach uda się opodatkować te wielkie amerykańskie korporacje, które osiągają niezwykłe dochody, traktując powiedzmy nas jako produkt, bo mam nadzieję, że zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że my wcale nie jesteśmy klientem dla Facebooka i Google'a. My jesteśmy produktem. Klientem dla takich firm jak Facebook i Google są firmy, które mogą się na tych portalach reklamować. Kiedy więcej o tym poczytałem, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, tak naprawdę od razu usunąłem konto na Facebooku. To już jest Państwa decyzja, ale chciałbym, żebyście to wiedzieli. Tutaj jeden z zespołów napisał, że rodzaj rynku w danym kraju, tak, centralne planowanie kapitalistyczne. Ja jestem zwolennikiem teorii, że jeśli chodzi o rodzaj rynku w danym kraju, to najlepiej trudno iść za party i powiedzieć, że centralne planowanie jest najlepszym rozwiązaniem, bo wiemy, że w wielu sytuacjach cały blok sowiecki pokazuje tego, że centralne planowanie może być nieefektywne. Ale też nie jestem zwolennikiem teorii, że całkowicie wolny rynek czy taka bardzo kapitalistyczna gospodarka jest najbardziej efektywna? Widzę rozwiązanie pomiędzy, czyli gospodarka wolnorynkowa, tak żeby każdy miał możliwość realizacji swoich pomysłów, ale właśnie z ujęciem tych wszystkich konsekwencji społecznych i środowiskowych, dlatego w perspektywie tego, czym chciałby obracać, czym chciałby handlować. Uważam też, że gospodarka kapitalistyczna, szczególnie w dzisiejszych czasach, powinna podlegać większym regulacjom niż jest to dzisiaj, ale to nie jest temat tak naprawdę tego webinaru. Ja tylko powiem, że dwóch najlepszych ekonomistów, jakich mieliśmy w historii Polski, czyli Michał Kalecki i Oskar Lange, byli bardzo zafascynowani, prowadzili swoje badania na temat wydajności gospodarek centralnego planowania. Jeśli interesujecie się ekonomią, czy chcecie iść na studia ekonomiczne, to gorąco polecam sprawdzić badania tych dwóch ekonomistów. Jeśli chodzi o kolejną przyczynę zacofania, czyli wpływ geografii, no tutaj widzimy,
że ten wpływ geografii jest ogromny. Przykładem może być na przykład Afryka. Przykładem może być Afryka, gdzie po prostu nie ma możliwości rozwoju rolnictwa, bo ziemie są na bardzo niskim poziomie. Z drugiej strony mamy Wielką Brytanię, która jest krajem wyspiarskim, więc ma ogromne możliwości, jeśli chodzi o handel morski czy kolonizację krajów, jak to było w poprzednich wiekach. Przez niewydajne instytucje rozumiałem na przykład źle zorganizowane urzędy, skorumpowane instytucje. Z takim problemem na przykład muszą niestety mierzyć się obywatele państw na wschód od Polski, czy również Ameryki Łacińskiej, czy Azji Południowo-Wschodniej, gdzie korupcja jest na bardzo wysokim poziomie. I tak naprawdę mówimy tu o dwóch rodzajach korupcji. Pierwsza to jest korupcja, która powiedzmy w mniejszy sposób dosięga zwykłych obywateli, czyli taka korupcja, że po prostu jakiś polityk wziął łapówkę, żeby załatwić coś jakiejś firmie, ale bezpośrednio nie dotyka to nas. Drugim typem korupcji jest taka korupcja, która faktycznie nas dosięga, czyli żeby pójść do lekarza, trzeba zapłacić, żeby zdać egzamin, trzeba zapłacić, żeby policjant puścił cię wolno, trzeba zapłacić. No i to jest ta korupcja, z którymi my już coraz mniej musimy się zmagać, a jest też wiele krajów, które z tą korupcją muszą się zmagać. Bariery kulturowe. No tutaj chciałbym szybko. Bariery kulturowe. Ja mówiłem, że często mówić o tym, że bariery kulturowe faktycznie w największym stopniu wpływają, czyli że jakaś kultura jest leniwa, któraś kultura jest pracowita. Mi tutaj chodzi o to, że takie pozostałości kulturowe, jak na przykład pozostałości jakichś takich kulturowych tendencji związanych z kolonializmem, jakieś takie powiedzmy kulturowe tendencje związane z tym, że kraj należał do bloku wschodniego, no to tego typu uwarunkowania kulturowe faktycznie mogą wpływać na zacofanie. No i takim kolejnym elementem jest geopolityka. No, jestem pacyfistą, ale mimo szczerej chęci nie jestem za tym, żeby w Polsce nie było armii, bo jesteśmy w takim, a nie innym regionie świata, więc po prostu zlokalizowanie naszego kraju czy innych krajów między jakimiś dwiema czy większą ilością sił może też wpłynąć na to, że jesteśmy krajem zacofanym. I w niektórych przypadkach, już nie mówię o Polsce, to zacofanie może być kreowane przez te inne kraje. Chciałbym podać przykład. Nasz wschodni sąsiad może być specjalnie w jakiś sposób mogą być na niego jego opóźnienie, powiedzmy gospodarcze czy społeczne, może przynosić wartość na przykład dla Federacji Rosyjskiej, która boi się tutaj mieć kontaktów z Zachodem. Tych przykładów można mnożyć, też nie chciałbym w to wchodzić. Tutaj pani Aneta napisała, że analfabetyzm bądź słaba edukacja społeczeństwa. Dokładnie, zgadzam się w 100%. No tutaj ta pułapka ubóstwa też mówi o tym, że kiedy tak naprawdę nie mamy środków na tym, żeby zainwestować w edukację obywateli, no to też nie możemy sobie poradzić z zacofaniem. Dobrze. Chciałem teraz powiedzieć o jakości życia. Jakość życia mierzona jest takim wskaźnikiem jakości życia Human Development Index. No i właśnie ta jakość życia bierze pod uwagę długie i zdrowe życie,
i związane z nim wskaźniki, wiedzę obywateli, no i też ich standard życia. No i tak naprawdę tutaj mówiłem o tym globalnym południu, globalnej północy, no to tutaj wyraźnie widać, że tak naprawdę oprócz powiedzmy Australii i Nowej Zelandii, no to tutaj największy ten standard życia występuje właśnie w Europie. Tam gdzie jest najbardziej ciemny niebieski oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przejdźmy teraz do nierówności. Powiem troszkę, dlaczego są złe i trzeba je niwelować, przynajmniej moim zdaniem. Jeśli macie odmienne zdanie lub chcielibyście coś dodać, też zachęcam do pisania na czacie. No więc tak, nierówności mogą występować pomiędzy krajami, na przykład nierówności względem nas, Niemiec, no, to jest w pełni wydajna gospodarka. My niedawno dołączyliśmy do grona tych krajów rozwijających się. Mogą być też nierówności regionalne. W Polsce obecna jest taka narracja, że mówi się o Polsce A i Polsce B. To jest przykład takich nierówności regionalnych, centrum i peryferie. Ten problem widzimy również w Polsce, gdzie tak naprawdę gospodarkę bardzo mocno nakręca Warszawa, stolica. No i powinniśmy podjąć jako obywatele, jako rząd jakieś działania, które mogą temu przeciwdziałać. Jednym z takich pomysłów jest to, żeby zamiast trzymać wszystkie urzędy w Warszawie, wszystkie ministerstwa w Warszawie, te takie centralne urzędy, przenieść je do pojedynczych miast wojewódzkich, do Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Zielonej Góry itp., żeby po prostu rozłożyć tą koncentrację tych obywateli, tych władz jak najbardziej po całej Polsce. No i oczywiście są też nierówności dochodowe względem miasta i wsi, ale są też nierówności etniczne, z czym akurat w Polsce nie mamy dużego problemu, bo jesteśmy krajem o niezwykłej homogeniczności, jeśli chodzi o naszą strukturę etniczną. Po prostu po II wojnie światowej tak naprawdę Polska jest bardzo mało różnorodna, jeśli chodzi o zróżnicowanie etniczne, ale z tym etnicznym zróżnicowaniem mamy na przykład problem w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie w takiej Indonezji mieszka wiele różnorodnych grup etnicznych, które niektóre są dużo bogatsze ze względu na jakieś uwarunkowania historyczne, a niektóre dużo uboższe. No i są też nierówności płciowe, czyli nierówności między kobietami a mężczyznami. Je też trzeba niwelować jak najbardziej. No i teraz takim przykładem, wiele osób czasem nie rozumie i uważa, że to jest taka trochę poprawność polityczna, to nie tych nierówności. No ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład w takiej branży jak reżyseria, szczególnie reżyseria reklam, 99% wszystkich reklam zostało wyprodukowane przez mężczyzn. No i proszę teraz pomyśleć, że dzięki temu tak naprawdę tracimy możliwość zobaczenia czy stworzenia czegoś z całkiem innej perspektywy, no bo nie oszukujmy się, powiedzmy, męska i damska perspektywa na różne doświadczenia czy na różne kwestie jest znacznie inna. I tak naprawdę niwelując tą perspektywę tylko do męskiej perspektywy, no to tracimy tak naprawdę możliwości do stworzenia czegoś lepszego, no i możliwości do rozwoju. Indie, które były taką kulturą bardzo męską, zmaskulinizowaną, jak to się mówi, nie mogły osiągnąć wzrostu, dopóki kobiety
nie miały, dopóki kobiety nie miały możliwości pracować zawodowo. Po prostu ten kraj wykluczał tak naprawdę 50% swojego społeczeństwa w partycypowaniu w tym rozwoju gospodarczym. Cały czas widoczne jest to na przykład w krajach Zatoki Perskiej. Więc te kwestie nierówności płciowych, jak na pewno sobie zdają Państwo sprawę, to nie są tylko kwestie jakiejś takiej poprawności politycznej, ale też zadbania o naszą wspólną przyszłość. Dobrze, przejdę teraz do takich najważniejszych współczesnych problemów i wyzwań środowiskowych. No i tak, takim kluczowym elementem, jeśli chodzi o te współczesne problemy i wyzwania środowiskowe, jest ta zmiana klimatu. Już tutaj właśnie sprawdzę, czy tak. Już tutaj nie chcę mówić o tym, że wpływ człowieka na zmianę klimatu jest oczywisty i jeśli ktoś po prostu nie chce tego przyznać, to albo robi to specjalnie, albo jest niewyedukowany w tym temacie. Więc mówi się o antropogenicznej zmianie klimatu. Antropogeniczna, czyli te ludzkie czynniki tutaj mają jak najbardziej wpływ. No i ta zmiana klimatu jest tutaj takim kluczowym elementem, jeśli chodzi później o wszystkie inne kwestie klimatyczne. Bo zmiana klimatu, czyli wzrost temperatury, o czym później będę mówił, wpływa również na niszczenie bioróżnorodności ekosystemów wodnych i lądowych, z czym na przykład mamy problem w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w województwie łódzkim jest ogromny problem z niedoborem wody, z suszą. Proszę sobie wyobrazić, może Państwo są z tych rejonów, że na przykład w rejonie Konoszy, które są mi bliskie, bo pochodzę z Wrocławia, jest duży problem z dostępem do wody pitnej w tych miejscowościach ulokowanych w górach. Kolejnym takim problemem jest zakwaszenie oceanów, co wiąże się z zniszczeniem raf koralowych. I tutaj nie mówię tylko o rafach koralowych w kontekście takiej turystyki czy nurkowania, ale to zakwaszenie oceanów potęguje tak naprawdę zmianę klimatu, bo zakwaszone oceany kumulują w sobie ten dwutlenek węgla i dzięki temu rośnie temperatura oceanów. A co za tym, co się z tym wiąże? Niszczy się bioróżnorodność, niszczy się ekosystemy wodne, co tak naprawdę jest takim kołem samonapędzającym się. Mówimy też o wylesianiu. W Polsce był case z Parkiem Narodowym, który miał zostać tak naprawdę wycięty i przerobiony na taki las typowo przemysłowy. Oczywiście las typowo przemysłowy nie spełnia tych cech, które ma las nieprzemysłowy, bo po prostu w lesie przemysłowym są najczęściej drzewa igliste. Ale ogromnym problemem, którym się też interesuje naukowo, jest na przykład wylesianie puszczy, i to nie amazońskiej też, ale również tych wszystkich lasów równikowych, które widzimy na przykład w Malezji czy w Indonezji. I najczęściej te lasy wylesiane są ze względu na to, żeby założyć tam plantację palmy olejowej, z której tworzy się olej palmowy, który obecny jest tak naprawdę we wszystkich produktach. Po tym webinarze proszę spojrzeć do lodówki i zobaczyć skład swoich produktów i w większości z nich, szczególnie w słodyczach, znajduje się olej palmowy, z którego powinniśmy rezygnować. No i tak naprawdę oprócz tego, że olej palmowy jest po prostu niezdrowy, niszczy ekosystem, no i niszczy tą ogromną bioróżnorodność, z którą mamy do czynienia w tych lasach, czy w Puszczy Amazońskiej, czy w lasach równikowych Malezji i Indonezji. I dodam jeszcze, że czemu te lasy są takie ważne? Ponieważ ta bioróżnorodność jest 100 razy
większa niż w takich lasach typowo europejskich. No i takim też naszym współczesnym problemem i wyzwaniem środowiskowym jest zanieczyszczenie powietrza. Niestety, rozmawiamy akurat w okresie grzewczym. Ja dzisiaj nie miałem okazji sprawdzić, jaka jest sytuacja powietrza w Polsce. No, ale mam ogromny problem i tak naprawdę, biorąc pod uwagę skalę problemu, dość mało się z tym robi. Miastem, które miało największy problem, ale też najlepiej sobie z tym radzi, jest Kraków. Tam, ta wymiana kopciuchów bardzo, silnie postępuje. Ja widziałem statystyki i to jest naprawdę ogromny progres. No, ale tak naprawdę, no i mówi się tutaj o kosztach, ale tak naprawdę mówi się mało o tym, że tak naprawdę na własną, że sami siebie trujemy. No i to jest tak naprawdę ogromny problem, na którym powinniśmy się skoncentrować. Oprócz tych kopciuchów, oprócz tego palenia jakimś nieczystym węglem, czy palenia też innymi rzeczami w takich piecach przydomowych, jest również to, że źle konstruujemy miasta. Może ktoś się z Was interesuje urbanistyką, albo będzie chciał studiować architekturę czy urbanistykę. Źle konstruujemy miasta, zamykamy tak naprawdę te takie przeloty powietrzne, jak to się mówi w urbanistyce. Nie wiem, czy ktoś jest z Wrocławia, czy z Warszawy, to są mi dwa najbliższe miasta, ale widzimy te wieżowce, na przykład w Wrocławiu Skytower, czy tutaj już na Woli, te takie wieżowce, które tak naprawdę uniemożliwiają powietrzu cyrkulację po mieście. Więc z jednej strony wymiana kopciuchu może nam pomóc, z drugiej strony też ograniczenie samochodów i efektywny transport publiczny, a z trzeciej strony to jest kwestia też takiej organizacji miasta. No właśnie, no i tutaj te przyczyny zmiany klimatu. Ja też nie chciałbym wchodzić w szczegóły, jeśli chodzi o tę zmianę klimatu, ale tutaj jest taki schemat koncentracji dwutlenku węgla. No i przez lata, bo tutaj są tysiące lat wstecz. No i faktycznie, jak widzimy, tutaj widzimy duże wahania, jeśli chodzi o tą koncentrację przez te tysiące lat, czyli powiedzmy, raz mamy poziom 300, raz spadamy do poziomu tam poniżej 200. Ale proszę zobaczyć na tą czerwoną strzałkę. To są lata współczesne, no i to jest to właśnie ta koncentracja dwutlenku węgla związana z działalnością człowieka. No i to jest ta tak naprawdę przyczyna zmiany klimatu, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Ja już trochę mówiłem o tych skutkach zmiany klimatu, ale chciałbym tutaj wypisałem wam tutaj takie cztery najważniejsze, które chciałem rozwinąć, przepraszam, które też świetnie pokazują, jak nasza planeta jest takim organizmem niezwykle połączonym. I tak naprawdę tylko te globalne działania na temat zmiany klimatu mogą przynieść jakiekolwiek skutki, choć poszczególne kraje powinny tutaj odgrywać aktywniejszą rolę. Między innymi nie ma co ukrywać nasz kraj. No i można powiedzieć, że są skutki zmiany klimatu lokalne i globalne. Czyli jak macie jakieś przykłady ze swojego otoczenia, to piszcie śmiało. Czyli mamy tutaj te skutki lokalne, czyli na przykład właśnie brak wody w niektórych miastach, czy wioskach w Karkonoszach, ale również problem z tą wodą w województwie łódzkim. A problem wody spowoduje to, że nie będziemy mieli prądu, bo jak pewnie zdajecie sobie sprawę, elektrownie zasilane są przez wodę, która jest w rzekach. W Warszawie w tamtym roku był taki problem, że poziom Wisły był tak mały, że bano się tego, że nie będzie właśnie tej wody do chłodzenia różnych maszynerii czy różnych narzędzi, które są w elektrowniach, i wtedy mielibyśmy brak prądu. No, zdajecie sobie sprawę, jakie są tego konsekwencje.
na przykład dla nas samych, ale też dla gospodarki. Mogę też Wam podać przykład skutków lokalnych, które będą skutkowały później globalnie. No to są te niezwykłe temperatury w niektórych stanach Indii, gdzie temperatura już w tym roku dochodziła na przykład do 50 stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że no nie da się żyć. Po prostu nie da się żyć w takich sytuacjach, szczególnie, że to są kraje dużo mniej uprzywilejowane, więc też oczywiście nie mają dostępu do klimatyzacji. No i w tamtym roku mówiliśmy o milionie uchodźców. No i proszę sobie teraz wyobrazić, jeśli mieszkańcy Indii, którzy po prostu nie będą sobie mogli poradzić, nie będą mogli żyć w tych regionach, ruszą dalej. No i ruszą do najbardziej uprzywilejowanych miejsc, czyli do Europy. Więc ten milion uchodźców, o których mówiliśmy tam w 2018 czy w 2019 roku, to będzie nic przy skali, która nas dotknie. Czyli tutaj przyczyna lokalna, a skutek jak najbardziej globalny, jak najbardziej oddziałujący na nas. No i skutki zmiany klimatu to są środowiskowe, czyli tak jak mówiłem, niszczenie gleb. Muszą Państwo wiedzieć, że tak naprawdę ceny pożywienia gwałtownie wzrosną w przeciągu paru kolejnych lat. No i to jest taki dla nas najbardziej widoczny skutek środowiskowy. No ale są też te skutki społeczne, czyli ten ruch mas uchodźców, ogromne migracje. No ale to też będzie miało wpływ na skutki polityczne, bo na przykład mieszkańcy już tych europejskich krajów będą mieli pewne obawy i będą je wyrażali politycznie, więc będziemy mogli widzieć ogromne protesty społeczne, rozruchy i tego typu rzeczy. No to wszystko będzie skutkowało gospodarczo, czyli nasze pensje będą relatywnie niższe, będziemy dużo więcej płacić za prąd. Ceny energii ogromnie wzrosną, ceny pożywienia ogromnie wzrosną, no i to wszystko odbije się też na nas, na tym wzroście, ale też na rozwoju gospodarczym. Kontrolnie chciałbym spytać, czy mnie słychać. Jak ktoś może napisać, to będę wdzięczny, a ja będę cały czas kontynuował. Tak, dziękuję bardzo. Dobrze. No i teraz mówi się o tym, że ocieplenie już jest. Zresztą wystarczy wyjrzeć za okno. Jest połowa stycznia, a to już jest tak naprawdę przedwiosenna pogoda. Więc z tym globalnym ociepleniem już mamy teraz do czynienia, ale mówi się też trochę tak o tej granicy 2 stopni Celsjusza. No i tutaj właściwie nie wypisałem, tylko mam ten przykład z takiej świetnej strony. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, nauka o klimacie, wygooglujcie. Polecam serdecznie, albo skorzystajcie z innej wyszukiwarki niż Google, żeby po prostu nie żywić monopolisty. Niemniej jednak nauka o klimacie serdecznie polecam. No i tutaj widzimy, że tak. Dostęp do wody pitnej w przypadku różnicy 1,5 stopnia globalnego ocieplenia, bo w tych krajach globalnego południa, gdzie to globalne ocieplenie będzie dużo wyższe, ta średnia temperatura też będzie dużo wyższa, więc na przykład dostęp do wody pitnej w przypadku 1,5 stopnia zmniejszy się o 9%, ale już w przypadku 2 stopni, czyli tutaj różnica 0,5 stopnia może spowodować brak dostępu do wody pitnej o 17%, czyli niektórzy ludzie po prostu nie będą mieli dostępu do wody pitnej i też będą migrować do miejsc, gdzie ta woda będzie. Tutaj zwiększenie się opadów nawalnych, no ale też tutaj mówię o plonach, tak? Czyli spadek produkcji pszenicy tutaj o 9%, a tutaj o 16%, czyli wraz ze spadkiem produkcji. No to to jest już typowa, tak naprawdę typowa ekonomia. Jeśli mamy mniej jakiegoś dobra, no to jest ono droższe, więc musimy za nie relatywnie więcej zapłacić. No i to jest to, do czego się odnosiłem. Ale też wzrost poziomu morza.
Ja miałem okazję mieszkać przez jakiś czas w stolicy Indonezji w Dżakarcie. To było, o Boże, już chyba 8 czy 10 lat temu i wtedy już mówiło się o problemie z poziomem morza. Dżakarta jest założona na takich bagnistych terenach zaraz przy morzu i tam zawsze był problem z tym poziomem morza, ale teraz, kiedy ostatnio przeglądałem wiadomości, no to już 25% tak naprawdę Dżakarty było pod wodą, a w Dżakarcie mieszka 10 milionów ludzi. No i co można z tym zrobić? Rząd Indonezji przenosi się tak naprawdę na inną wyspę ze swoją stolicą, pozostawiając trochę Dżakartę samą sobie. No i też wybielanie koralowców, tutaj 90%, a tutaj 98%, ale też chciałbym zwrócić na falę upałów, czyli falę upałów, do których my nie jesteśmy przyzwyczajeni, mało kiedy mamy klimatyzację w domach, więc będziemy znowu na przełomie lipca i sierpnia widzieć te ogromne fale upałów. A tak naprawdę ze względu na to też ta Zatoka Gdańska będzie takim miejscem, gdzie te sinice, czyli takie swojego rodzaju glony, pojawiają się w tym okresie i po prostu już w następnych latach Zatoka Gdańska będzie takim miejscem, gdzie po prostu nie będzie można pływać po prostu od lipca do sierpnia. Konsekwencje tego są oczywiste dla turystyki, no i dla gospodarki tego regionu. No i tak, jak przeciwdziałać zmianom klimatu? To jest bardzo kontrowersyjne, bo dużo się mówi o takich działaniach indywidualnych, które ja tutaj umieściłem na samym dole tej piramidy, bo moim zdaniem mają one najmniejsze oddziaływanie, niestety. Taka jest smutna rzeczywistość. Ja nie jem mięsa, ja nie mam samochodu, jeżdżę komunikacją zbiorową no i staram się ograniczyć plastik, segregować śmieci i absolutnie dobrze się z tym czuję i zachęcam też innych na przykład do wegetarianizmu, ale to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Najważniejsze z tych wszystkich działań to są działania globalne, bo ich oddziaływanie jest najważniejsze. Między innymi takim oddziaływaniem globalnym jest realizacja tych celów zrównoważonego rozwoju, do których za chwilę przejdę, ale też na przykład wprowadzanie takich zielonych polityk. Mówimy teraz, Komisja Europejska mówi o Europejskim Zielonym Ładzie, który polega na tym, że powinniśmy na przykład, nie wiem, redukować łańcuchy dostaw. Czyli powinniśmy rezygnować z tego awokado na rzecz jakichś owoców i warzyw lokalnych. Powinniśmy też redukować transport samolotowy, transport samochodowy na rzecz zielonego transportu publicznego. Powinniśmy też obciążać większymi kosztami firmy, które emitują dużo dwutlenku węgla. Powinniśmy rezygnować z kopalń i rezygnować z elektrowni węglowych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Można też działać lokalnie. Lokalne działania to na przykład walka ze smogiem, promocja energii odnawialnej, państwowe i lokalne polityki, czyli na przykład dobre prawodawstwo, które na przykład pozwoli nam na to, żeby każdy mógł sobie na dachach zakładać panele słoneczne, bo z tym jest dzisiaj problem. Czyli to przeciwdziałanie zmianom klimatu może być na kilku poziomach, indywidualnie, jak naprawdę trzeba działać. I też nie chcę powiedzieć, że powinniśmy to całkowicie odpuścić. Trzeba działać, ale trzeba też pamiętać o tym, żeby oddziaływać na rządy, oddziaływać na społeczność globalną, ale również oddziaływać na wielkie firmy, które tak naprawdę w 70% odpowiedzialne są za te zmiany klimatu. Bo tak naprawdę nie wiem, czy wiecie, ale 100 największych firm odpowiedzialnych jest za lwią część zmian klimatu, ponieważ to one są największymi emitentami dwutlenku węgla. No właśnie, przejdźmy trochę do tych takich celów globalnych. Już mija godzinka, więc będę się streszczał. Między 2000 a 2015 rokiem mieliśmy 8 takich celów, milenijnych celów rozwoju. To było wyeliminowanie ubóstwa, od wyeliminowania ubóstwa po ograniczenie umieralności dzieci,
po zapewnienie takiego ładu ochrony środowiska, edukacji i tego typu rzeczy. Te milenijne cele rozwoju osiągnęły sukces, nie da się ukryć. Dostęp do wody pitnej, jak tutaj widzicie na tych przykładach, został zwiększony z 2,3 miliarda do 4,2 miliarda obywateli. Tak naprawdę zredukowano ekstremalne ubóstwo z 47% do 14% w ciągu 25 lat, co jest ogromnym sukcesem. Program szczepionkowy też się okazał ogromnym sukcesem. Śmiertelność noworodków, edukacja. To się okazało globalnym, to na zasadzie celów zrównoważonego rozwoju. Celów zrównoważonego rozwoju jest 17. Mają bardzo szeroki zakres, od ubóstwa, edukacji, po kwestie klimatyczne, kwestie nierówności i środowiskowe. Zostały stworzone właśnie przez ONZ, przez, o ile się nie mylę, Agencję Programów Rozwojowych ONZ w 2015 roku, no i te cele będą realizowane do 2030 roku. Krytykowane są za mnogość, bo to jest aż 17 celów i te cele rozbija się na pomniejsze cele, których jest później 173. Z jednej strony są krytykowane za mnogość, a z drugiej strony może są bardziej precyzyjniejsze i tak naprawdę rządy wiedzą, nad czym się skoncentrować, ale też w jaki sposób się wykluczają. Na przykład jest wzrost PKB, o którym mówiłem, czyli wzrost gospodarki, ale też takim celem są cele ekologiczne. Czyli mogą się nawzajem wykluczać, ale też pamiętajmy, że nad tymi celami zrównoważonego rozwoju można działać na kilku poziomach. Oprócz globalnego jest też poziom lokalny, czy poziom państwowy. No właśnie, gdyby udało się spełnić to, o czym mówiłem, czyli te działania indywidualne i lokalne przeszłyby w działanie globalne, to tak naprawdę musi się stać, bo tak jak mówiłem, my już jesteśmy w katastrofie środowiskowej. To już nie ma co się oszukiwać, że to się dopiero wydarzy. Ogromne pożary w Australii, ogromne temperatury w Indiach, brak wody w Polsce, ogromne powodzie w Indonezji. Katastrofa klimatyczna, już jesteśmy jej świadkami. No ale tak naprawdę ten zrównoważony rozwój czy walka ze zmianą klimatu to nie tylko wyrzeczenia. To właściwie nie są wyrzeczenia, bo gdybyśmy poszli kilka kroków do przodu i doprowadzili do tej zmiany, do tej transformacji zielonej, do tej zielonej rewolucji, to będziemy żyć w dużo sprawiedliwszym, w dużo czystszym i w dużo lepszym społeczeństwie. Będziemy mogli korzystać z energii solarnej, która jest super efektywna już teraz technologicznie, a ta technologia będzie się bardzo zmieniała. Będziemy mogli korzystać z elektromobilności, ale też nie w takim ujęciu, że każdy będzie miał swój prywatny samochód elektryczny, ale będziemy mogli korzystać z efektywnego transportu publicznego między miastami i wewnątrz miast. Z lepszych jakościowo miejsc pracy, bo ja rozumiem strach osób, które związane są, ich praca związana jest z brudnymi technologiami, czyli na przykład z wydobyciem węgla, ale ta zielona transformacja będzie tworzyć ogrom miejsc pracy. No i pamiętajcie, że osoby, które pracują na przykład w kopalniach, to w większości nie są osoby, które pracują fizycznie, ale to są na przykład elektrycy, technicy, różnego rodzaju, nie wiem, kierowcy sprzętu i te umiejętności przydadzą się również w tej nowej gospodarce.
Będziemy też mieli zielone miasta, pełne zieleni, która aktualnie jest rugowana tak naprawdę z polskich miast, a tak naprawdę w miastach, w których żyje się najlepiej, są to miasta, które mają pełno zieleni, szczególnie w kontekście tego, że temperatura będzie rosnąć. No i to też jest rozwój infrastruktury i tutaj też będzie duży dostęp do nowych miejsc pracy, bo w Polsce, czy również w innych krajach europejskich rozwój infrastruktury jest konieczny. Czego na przykład przykładem są Stany Zjednoczone, które publiczną infrastrukturę mają na bardzo niskim poziomie. No i właśnie, już powoli kończąc, jak szkoła może włączyć się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju? No i oczywiście wy razem z nauczycielami możecie się aktywnie włączyć w te działania. To jest promowanie postaw ekologicznych w szkole. Fajnie, jakby szkoły były takimi instytucjami, takimi organizacjami, które promują to, bo tak naprawdę spędzacie bardzo dużo czasu w szkole, więc jeśli jesteście w środowisku, które promuje postawy ekologiczne, to te postawy później możecie przekazywać swoim rodzicom, swoim kolegom, no i tworzyć, być częścią tej transformacji. To jest też wydajna infrastruktura i energooszczędna infrastruktura. To jest i zarobek dla szkoły, i zarobek dla Ministerstwa Edukacji, i tak naprawdę zarobek dla całej polskiej gospodarki. Te postawy ekologiczne wiążą się z recyklingiem, ale oprócz tego to jest też współpraca z lokalną społecznością w jakichś tematach ekologicznych, ale uczniowie i nauczyciele oczywiście też mogą włączać się w kwestie tych strajków klimatycznych. Pamiętam jak dziś, jak mój webinar był rok temu, to był tak naprawdę w przeddzień tych strajków szkolnych, klimatycznych. Zachęcam Was do takiego aktywizmu. Jeśli nie w szkole, to poza szkołą i dalej kontynuujcie to już, kiedy wyjdziecie ze szkoły. Taki aktywizm społeczny powinien być bardzo ceniony u nas w kraju i mam nadzieję, że wraz z tą taką transformacją ten aktywizm będzie bardzo, bardzo ceniony. No i teraz z perspektywy tych firm pewnie już sobie zdajecie sprawę, jak mówiłem o tym społeczeństwie, o gospodarce i o tym środowisku, no to pewnie wiecie, że taka firma, która nie będzie tego ujmowała, będzie po prostu stała krok w tył i nie będzie mogła się rozwijać. Czyli firmy powinny stawiać na wybór energii odnawialnej, na przykład w swoich biurach, edukację swoich pracowników, na gospodarkę obiegu zamkniętego. To jest ta gospodarka, która zwraca uwagę na to, że powinniśmy na ogromnie większą skalę na przykład recyklingować. Szczególnie tutaj mówię o takich pierwiastkach ziem rzadkich. Proszę sobie wyobrazić, że wszystko to, co macie w swoim telefonie, dzięki czemu wasz telefon działa, dzięki czemu wasz komputer działa, to są pierwiastki ziem rzadkich, które po pierwsze wydobywane są w bardzo złych warunkach, najczęściej w Republice Konga czy w Chińskiej Republice Ludowej, gdzie wykorzystywana jest niewolnicza praca. Więc powinniśmy to ograniczać, no i dzięki też ta gospodarka obiegu zamkniętego ma to nam zapewnić. No i też taka proekologiczna i prospołeczna firma powinna wspierać lokalne wspólnoty, nie tylko ze względów powiedzmy CSR-owych, ale też tak, ze względów takich, że ta taka transformacja ekologiczna, społeczna powinna się też na tym opierać. Na pewno macie też wiele innych pomysłów. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, komentarze, to piszcie do mnie. Zostawiam tutaj dwa kontakty mailowe. Jeśli macie teraz jakieś pytania, to ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeśli nie, to zapraszam do kontaktu mailowego. Widzę, że ktoś pisze, więc może jeszcze chwilę poczekam, zanim skończymy.
Dziękuję bardzo również. To przyjemność. Naprawdę odsyłam do tych moich maili, jakbyście mieli jakieś wątpliwości, czy potrzebowali pomocy w jakimś. Ja też jestem też aktywistą proekologicznym, więc nie wiem, jakbyście czegokolwiek oczekiwali, to będę się Wam starał pomóc. Dobrze, czyli już kończymy. Ziemia może być zalana i tutaj jeszcze jest takie powiedzenie, że przedwidziałem ASP w Warszawie jest taki wielki napis zrobiony przez studentów, że na planecie po katastrofie klimatycznej nie ma sztuki, więc jeśli chcemy zadbać o tę naszą jakość życia, to powinniśmy już działać w tym temacie. Dobrze, to dziękuję jeszcze raz serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.